Chwała Panu, bracia i siostry, zachęceni tą pieśnią do radowania się, nawet wtedy, jak Jakub bodajże w swoim liście pisze, wtedy, kiedy różne próby, doświadczenia przechodzimy, radujcie się, bo wiemy, że one nas przybliżają do Boga. I chciałbym dzisiaj na początek przytoczyć fragment psalmu 63. Jest to psalm Dawidowy, który został napisany, gdy był on w pustyni judzkiej, jest tutaj napisane. Prawdopodobnie jest to czas, trudny dla Dawida czas, kiedy ukrywał się przed Saulem, przed swoimi wrogami, którzy czyhali na jego życie. Ale w tej właśnie okoliczności, na pustyni, czasami Bóg dopuszcza takie pustynie w naszym życiu, bo wtedy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy całkowicie zależni od Niego. Jeżeli na pustyni swojego ludu Bóg nie nakarmił, to nie mieli co jeść. Jeżeli nie dał im wody, nie mieli co pić. Jeżeli nie obronił ich przed przeciwnikami, to zginęliby. Dlatego czasami takie miejsca bardzo nas przybliżają do Boga. I właśnie w takich okolicznościach, w 63. psalmie, Dawid woła: Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak, wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą, tak, błogosławić Cię będę, póki życia mego w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. W tych trudnych okolicznościach Dawid skupia się na Bogu i na uwielbianiu Go. Z jego serca, z jego ust wydobywa się pieśń uwielbienia dla Boga. I takie słowa tu mówi: wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteśmy? Więc mamy prawo tutaj oczekiwać i wyglądać tego, żeby ujrzeć Bożą obecność, Bożą moc, Bożą chwałę, usłyszeć Jego głos, doświadczyć Jego działania, uzyskać Jego odpowiedzi, Jego światło w nasze życie, wszystko, czego potrzebujemy, bo w Jezusie Chrystusie jest to dostępne. Będziemy też dzisiaj wspominali to, co Jezus Chrystus na krzyżu dla nas uczynił, kim jesteśmy w Nim i jak wielkiego dzieła zbawienia wobec nas dokonał. Powstańmy teraz może, pomodlimy się, a później dalej będziemy uwielbiali Boga, nastawmy się na słuchanie Go i na doświadczanie Jego chwały i mocy Jego obecności. Kochany Ojcze, tak bardzo Ci dziękuję, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy Twoją własnością, że Ty nas wybrałeś, Ty nas wyrwałeś z tego świata, przeznaczyłeś nas do siebie, dla siebie, oddzieliłeś dla Twojego Królestwa. I teraz możemy śmiało spoglądać w przyszłość, nawet poza śmierć, Panie, w wieczność, bo tam w miejscu, gdzie na nas czekasz, przygotowałeś dla nas coś cudownego, wspaniałego, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. A tutaj, póki jesteśmy na ziemi, możemy być pewni Twojej obecności, Twojej troski, że znasz nasze serca, znasz nasze potrzeby i, Panie, jesteś teraz tutaj pośród nas. Otwieramy się na Twoje działanie, na działanie Twojego Świętego Ducha i chcemy Cię uwielbiać szczerym sercem, w duchu i w prawdzie, tak jak to jest Tobie, Panie, miłe. Bądź uwielbiony, prowadź nas, mów, uwielbij się. Ku Twojej chwale. Amen. Kiedy Lucjan przed chwilą siadał koło mnie, mówi: przepraszam, że tak długo. Ja mówię: co się łamiesz? Zawsze mogę powiedzieć tylko, że zapraszam na grilla. Moje pytanie jest takie: czy chcecie już iść na grilla? Aha, czyli najpierw musimy się jeszcze przygotować, jak rozumiem, troszeczkę. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja mam tak, że jak codziennie chodzę sobie po tym świecie i zdaję sobie z tego sprawę, że sobie po nim chodzę i zdaję sobie z tego sprawę, że jestem uczyniony przez Boga na nowo, to chodzę i tak się zastanawiam, jak mi na imię, wszyscy wiecie, że Robert, ale zawsze dochodziło do mnie, że to takie jedno z moich imion to imię łaska. A, bo właściwie tą łaską od nowa zostałem uczyniony i tą łaską każdy wierzący człowiek jest przez Boga przyciągany i tą łaską na nowo jest budowany. Ale od pewnego czasu chodzę z takim nowym przeświadczeniem i ono brzmi we mnie jak wdzięczność.
To kolejne z imion, które Pan Bóg wrzucił mi do serca. A to się bierze z tego, że Pan Bóg wysłuchuje modlitw naszych, które zanosimy tutaj, odkąd pamiętam, odkąd tutaj jestem. Aby to miejsce wypełniało się ludźmi, którzy miłują Boga. Aby w tym miejscu chcieli przebywać ci, którzy podzielają naszą wiarę i chcą też, tak jak i my, radować się z nowego życia w Jezusie Chrystusie. Aby w tym miejscu Pan Bóg gromadził młodszych, starszych, żeby chcieli tutaj spędzać więcej czasu niż tylko półtorej godziny w niedzielę. Wiecie, co jest najpiękniejsze? To, że to się udaje od pewnego czasu. Że już nie kluski i nie rolady są najważniejsze dla nas w niedzielę, ale ten czas, który mamy tutaj ze sobą, a poza tym nie jest to tylko czas w niedzielę. No, to jest budowanie w nas wdzięczności i moje budowanie wdzięczności to były znowu ostatnie dwa dni, kiedy tutaj mieliśmy biwak młodych ludzi. Pan Bóg zebrał tutaj nie za naszym tutaj jakimkolwiek zachęceniem, ale sam z siebie zebrał tutaj około 30 młodych ludzi, nawet 40 w szczytowym momencie podobno. Trudno to sobie wyobrazić, prawda, na co dzień. Ale zebrał ich tutaj. Wiecie, co było najpiękniejsze? Że poza dwoma godzinnymi wykładami i 5 minutami spędzonymi przy rozpalaniu ogniska, to ja nie miałem tutaj za bardzo co robić. No może trochę przy śniadaniu jeszcze, no tam jajecznica mi podobno wyszła. Ale ogólnie rzecz biorąc, moja wdzięczność i moje wzruszenie bierze się z tego, że oni robili wszystko sami. Że nie patrzyli jeden na drugiego, nie czekali, aż ktoś coś zrobił, ale działali, jakby to robili na co dzień. I to wszystko działo się tutaj praktycznie samo. A jestem tego świadomy, że to wszystko robił Bóg, który mieszka w sercach tych młodych ludzi i On ich połączył tutaj w tym jednym celu, aby razem mieli ze sobą czas i się nim radowali i ten czas ze sobą spędzili. Ja tylko miałem nadzieję, że im nie przeszkadzałem. Bo to, co robili sami, to były same wspaniałe rzeczy. Jak zechcą, to trochę opowiedzą, jak zechcą, to trochę pokażą, bo sfotografowali, nagrali różne ciekawe i inspirujące momenty tych wydarzeń. Ale powiem wam, że to jest właśnie to, z czym chodzę i co jest wypełnieniem tego, o co modliliśmy się tutaj, modlimy właściwie cały czas w gronie naszych starszych braci, ale też w różnych gremiach. Pojmując to właśnie w taki sposób, jak pisał apostoł Paweł, zobaczcie. A każdemu z nas dana została łaska według miary danu Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami. Po co? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone jest, związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Jest to naszą modlitwą jako członków Kościoła? Mam wrażenie, że tak. Jest to naszym pragnieniem? Mam wrażenie, że tak. I myślę, że wielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nasza niedoskonałość, nasze braki mogą być rekompensowane obecnością drugich. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy bycia tutaj razem. Nie dlatego, żeby się czuć świetnie, nie dlatego, że się lubimy, nie dlatego, że to jest takie fajne być razem, ale dlatego, że budujemy ciało Chrystusowe tutaj na ziemi. Że przez to, że usługujemy sobie nawzajem, że staramy się tymi talentami, tymi umiejętnościami, tym wszystkim, co mamy, dzielić tak, jak potrafimy, to budujemy jedność w Chrystusie. A ta jedność ma iść i zmieniać cały świat. My dzisiaj możemy zmienić kawałek Rudy Raciborskiej, jeżeli będziecie tego chcieli.
jak tam pojedziemy. Pytanie tylko, czy jesteśmy na to już gotowi, więc to jest jedno z pierwszych pytań, z którymi was chciałbym dzisiaj wypuścić dalej. Czy jesteśmy gotowi, bo apostoł Paweł zdaje sobie sprawę z tego, że piękne jest to budowanie. To jest wspaniałe doświadczenie jedności w duchu, jedności w Jezusie Chrystusie. I myślę, że mamy takie przeświadczenie, że to jest piękne. Ale też wiemy o tym, że jest trudne. Bo wiemy o tym, że Pan Bóg ciosa każdego z nas w inny sposób. Wiemy też o tym, że musimy jedni do drugich się dostrajać. Mówiliśmy też o tym właśnie z młodzieżą. O budowaniu harmonii. My mówiliśmy o budowaniu w harmonii z Panem Bogiem, czyli dostosowaniu z siebie samego do tego, co On chce nam dać. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o budowaniu harmonii pośród nas. Byśmy umieli i potrafili siebie słuchać nawzajem, byśmy potrafili wsłuchiwać się w nasze potrzeby, w nasze bolączki, byśmy dostrzegali naszych niedostatków. Bo tak jak czytamy, On ustanowił. Mamy świadomość tego, że to nie my budujemy Kościół. I to nie my jesteśmy budowniczymi tej społeczności. To sam Jezus Chrystus, to sam nasz Bóg tutaj ludzi włącza, przyprowadza. Nie chcę powiedzieć, że usadza w odpowiednich miejscach, ponieważ nie siedzenie jest domeną chrześcijan, ale raczej służba, która ma być cały czas obrazem ruchomego ciała. Dlatego tak wiele z odniesień u apostoła Pawła do działania Kościoła jako do ciała, bo ciało przecież, kiedy jest w bezruchu, to co? Obumiera. Kiedy najbardziej boli? Jak się za długo leży. Kiedy najbardziej boli? Jak się za długo siedzi. Chorobą siedzących ludzi w pracy jest bolący kręgosłup. Dlatego ciało musi być w ruchu. Ciało Chrystusowe musi być w ruchu. Nie możemy być zasiedzani, nie możemy być skupieni na tym, żeby się świetnie czuć. Ale musimy wiedzieć, że w tym, że On ustanowił, jest cel. On ustanawia po to, aby służyć. On ustanawia po to, aby ciało było w ruchu. On ustanawia po to, aby Kościół szedł i zmieniał rzeczywistość wokół siebie. On ustanawia po to, żeby każdy z nas z taką świadomością budował jedni drugich, radował się jedni drugimi. Ale wzmocniony tą radością, tą siłą wspólnoty, mógł iść razem, wspólnie albo w pojedynkę i zmieniać to, co Bóg będzie stawiał przed nim. I apostoł Paweł mówi, że to nie jest jednorazowe i wspaniałe wydarzenie. To nie jest wydarzenie tylko dzisiejszej niedzieli, że jest nas tutaj dużo czy mało, nie wiem, ale fajnie jest. To jest proces, proces budowania. Widział ktoś, żeby dom powstał w taki sposób? Just like that? Nie. Dom musi być budowany, a zanim zostanie zbudowany, musi być zaprojektowany, a zanim musi być zaprojektowany, musi być wymyślony. Wszystko zaczyna się od jakiejś idei, pomysłu, przechodzi fazę projektu, potem wchodzi w fazę realizacji, a potem, jak dobrze wiecie, domy się wykańcza. I czasami ci, którzy je wykańczani, są bardzo wykończeni po ich wykończeniu. Ale nie tak wygląda budowa duchowego ciała Jezusa Chrystusa. Ono rośnie i buduje siebie samo w miłości, jak pisze apostoł Paweł. Cechą Bożej budowli jest niespotykany nigdzie indziej budulec. To ty i ja, drogi bracie i siostro. Nie tylko nasze problemy, nie tylko nasze niedostatki tutaj się podzielą i zostaną wypełnione przez innych, ale miłość, którą nosisz w sobie, miłość, wdzięczność do łaskawego Boga, ona tutaj się kumuluje, ona tutaj się nagromadza i ona stąd daje tobie siłę do tego, byś mogła dalej w swoim życiu postępować. I apostoł Paweł mówi, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Jedność też nie powstaje z dnia na dzień, ani z chwili na chwilę. Ona musi być budowana. A do tego potrzebujemy mieć wzajemnych relacji. Do tego potrzebujemy wyjaśnienia różnego rodzaju problemów w naszym pojmowaniu rzeczywistości z Bogiem, jakie przecież mamy. Do tego potrzebujemy pytać i uzyskiwać odpowiedzi na pytania, które nas nurtują. Do tego potrzebujemy wychodzić sobie naprzeciw, a nie chować się jedni przed drugimi, jeżeli mamy potrzebę jakąkolwiek.
wiele porównań słyszeliśmy z tego miejsca na temat tego, czym jest Kościół, czym jest zbór. Ale najpiękniejszym jest właśnie to, o którym pisze apostoł Paweł. To porównanie do ciała, które nie może być rozrywane, bo kiedy jest rozrywane, kiedy jest rozczłonkowywane, to cierpi, a w rezultacie umiera. Rany odnoszone nie pozostają bez jakiegokolwiek znaku. Nie jeden z was nosi na swoim ciele różnego rodzaju znaki przeszłości, prawda? Albo w wyniku operacji bardziej skomplikowanych w różnego rodzaju częściach ciała, albo nawet jak się gdzieś przewróciła, komuś coś zostało, gdzieś jest jakaś szrama, gdzieś coś zostało, komuś coś poszyto. Ślady po tych ranach zostają na ciele. I tak samo myślę, że ranienie siebie nawzajem w Kościele też powoduje różnego rodzaju rany. Ale tu znowu jest wspaniałość i niepowtarzalność tej budowli. Ono buduje samo siebie, posila i rośnie w miłości. Głową tego ciała jest Jezus Chrystus. To z Niego czerpiemy tą siłę, która nas spaja. My jesteśmy częściami tego Kościoła, ale to, co nas spaja, to, co nas ze sobą łączy, to Jezus Chrystus. Jeżeli w Nim jesteśmy zanurzeni, jeżeli w Nim chodzimy, jeżeli w Nim doświadczyliśmy odnowienia naszego życia, jeżeli On stał się treścią naszej zmiany, to w Nim znajdujemy siebie nawzajem. I to w Nim potrafimy siebie akceptować. To w Nim potrafimy siebie dostrzegać. I to w Nim potrafimy być połączeni jak części ciała. Jak połączeni? Nierozerwalnie. I czy my jesteśmy świadomi tego, jak Bóg łączy świętych we wspólnocie Kościoła? Ja nie mówię to, że jak już tu przyszedłeś do Rzesza, to już ci nigdzie nie wolno iść. To nie jest prawda i w ogóle nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że kiedykolwiek i gdziekolwiek spotykamy Bożych ludzi, że gdziekolwiek i kiedykolwiek spotykamy tak samo jak my, pożywionych zmartwychwstaniem naszego Pana, oczyszczonych Jego ofiarą, obmytych Jego krwią, to tam wszędzie od razu widać magnetyzm tej wspólnoty. Tam widać tego, który spaja i tego, który łączy. Tak powinno być. I kolejne pytanie. Czy ty to widzisz i czy tak jest? Czy ty to widzisz i czy tak jest? W innym miejscu apostoł Paweł pisze o tym, że my powinniśmy się starać. Starać się o rzeczy dla siebie, ale nie tylko o rzeczy do naszego własnego rozwoju, do naszego własnego użytku. W 14 rozdziale listu apostoła Pawła do Koryntian znajdziemy taki werset, który mówi tak: i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru, ku zbudowaniu wspólnoty. Pan Jezus jest głową Kościoła. On jest tym, który nas spaja, ale jest też tym, który chce wypełniać nasze życie i chce je zmieniać. I chce nas obdarowywać różnymi wspaniałymi darami, które rozwijać będą naszego ducha, naszą duszę. I nasz osobisty rozwój w Bogu jest wspaniałą rzeczą i wspaniałą sprawą, której doświadczamy. Ale o wiele wspanialszą jest wydatkowanie tego wszystkiego i dzielenie tego ze swoimi braćmi i siostrami. I do tego jesteśmy zachęcani przez Boże Słowo, żeby być wspólnotą, żeby wspólne nie tylko były pieśni, które śpiewamy, czy te krótkie momenty, które ze sobą dzielimy, ale żeby ta wspólnota wkraczała o wiele bardziej w nasze życie, w naszą świadomość. Żebyśmy wiedzieli, że faktycznie członkami jedni i drugich jesteśmy nie tylko przez półtorej godziny na nabożeństwie, ale przez cały czas, kiedy o sobie myślimy, o sobie pamiętamy, kiedy się o siebie modlimy, kiedy się o siebie staramy, kiedy ze sobą rozmawiamy, korespondujemy, piszemy. Kiedy nasze myśli uciekają w kierunku drugiego. Czy w swojej codzienności masz w sercu, w
swoich braci i sióstr? To takie kolejne pytanie na dzisiaj. Ja wiem, zamiast się cieszyć wycieczką, będziecie musieli rozmyślać, przepraszam. Ale może gdzieś tam, w którymś momencie będziemy mogli na ten temat sobie porozmawiać. Gdzieś, w którymś momencie. W innym miejscu apostoł Paweł pisze tak: przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży święci, umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście, w jednym ciele. W jednym ciele. A bądźcie wdzięczni. Czy to, że jesteś w społeczności ludzi wierzących, to jest powód do wdzięczności dla ciebie, czy nie? Czy to, że jesteś w społeczności ludzi wierzących, to dla ciebie obciążenie, czy być może wartość, dla której jesteś w stanie poświęcić wiele? Czy twoje zaangażowanie, twoje budowanie, twoje przychodzenie, twoje bycie, to jest to wszystko, co możesz zaoferować? Czy to jest wypełnienie tego oczekiwania, jakie ma Bóg w stosunku do tych elementów Kościoła, którymi jesteśmy? On wie, ile każdy z nas potrafi. I tylko On wie, jak wiele każdy z nas może z siebie dać. Ale tylko od nas zależy, ile faktycznie z nas wyjdzie na zewnątrz. Ile z nas wyjdzie na zewnątrz. Wdzięczność. To jest kolejne z imion, które jest w mojej głowie. I to jest kolejny z terminów, który jest w moim sercu, który mocno noszę. Wdzięczność dlatego, że tak jak brat Lucjan dzisiaj powiedział, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Pan Bóg podarował nam ten dom. Nie chodzi o budynek, ale podarował nam siebie nawzajem, jako dom duchowy, po to, abyśmy nawzajemnie siebie budowali. Dla jednych z nas będzie to krótki przystanek, dla innych dłuższy, dla innych to jest praktycznie całe życie, całe świadome duchowe życie. Jak na przykład dla mnie od momentu narodzenia przez kilkadziesiąt już faktycznie lat porany. O fakt, że PESEL nie kłamie. Naprawdę to są wspaniałe rzeczy, kiedy możemy przeżywać cudowność, ale też kiedy poprzez jakiś okres czasu, przez taki dłuższy okres czasu, widząc, z jak wieloma problemami czasami przychodzi nam się zetknąć, widzimy, że pomimo upływu tego dłuższego czasu jesteśmy i trwamy w Jezusie Chrystusie. A mało tego, nie trzymamy się kurczowo tego miejsca i nie bronimy go za wszelką cenę, ale widzimy, jak Pan Bóg wtłacza teraz to nową i ożywczą energię poprzez kolejne osoby, które chcę mieć tutaj w tym miejscu. Bóg wie, dlaczego dzisiaj tutaj jesteśmy. Bóg wie, dlaczego dzisiaj każdy z nas tutaj jest. Bóg wie, dlaczego każdego z nas tu dzisiaj zaprosił, dlaczego dał nam potrzebę bycia tutaj dzisiaj. On wie, że dla każdego z nas jest miejsce, jest czas i są okoliczności, w których powinniśmy znaleźć się w takim czy w innym miejscu. Ale my musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że czas płynie nieubłaganie. I ja wiem, że fajnie jest się cieszyć z tego, co już mamy, ale dobrze jest cały czas patrzeć do przodu, bo Bóg stoi daleko z przodu. I Jego ręce cały czas są wyciągnięte i On mówi: drogi zboże w Orzeszu, fajnie wyglądasz, ale rusz się. Trochę. Chodź. Bądź ruchliwy. I ja widzę, że tą ruchliwość od pewnego czasu nasz zbór wykazuje. To jest nasza ruchliwość i wewnętrzna, i zewnętrzna.
I to bardzo cieszy i to właśnie jest ta wdzięczność, którą w sercu coraz bardziej noszę. Ona mnie rozpiera, nie wiem, czy to widać, ale tak to jest. Właśnie jeden żart mi się wczoraj młodzieży przypomniał, że mam podobno pastorską koszulę. Wiecie, na czym polega pastorska koszula? Jest szersza w pewnym miejscu. Dlaczego jest szersza? Dlatego, że pastorzy są podobno pełni Ducha Świętego i gdzieś muszą to wszystko pomieścić. Na to spytałem, co z tymi, którzy są nieco szczuplejsi. Więc padła odpowiedź, że to są ci, którzy dają z siebie więcej na zewnątrz. Więc być może jestem tym, który kumuluje i od czasu do czasu coś wypuszcza. A jak popatrzycie na Lucjana, to zobaczycie zupełnie inny obraz rzeczywistości. I pewnie dlatego jest nas tutaj dwóch. Pewnie dlatego jest nas tutaj dwóch. Albo i trzech, albo i czterech, albo i pięciu. Bo piękne jest to, że to On ustanawia. I nigdy nie wiemy, w którym momencie kolejnego czy kolejną ustanowi. Patrzymy na to, co się dzieje w obrębie instrumentów, które się zmieniają, osoby przychodzą, odchodzą, wchodzą. Tutaj też się często coś zmienia. Zobaczcie, Pan Bóg ma swój plan. Pan Bóg chce, żeby to wszystko było żywe i prawdziwe. Zachęceniem dzisiejszego dnia niech będzie to, żebyśmy my byli żywymi i prawdziwymi kamieniami, które budują Boże Ciało Chrystusowe. Żebyśmy nie byli skamieniałymi chrześcijanami, ale żebyśmy byli dobrymi kamieniami, na których da się budować, na których da się polegać, na których ta budowla mocno stoi i ostoi się przed różnymi zewnętrznymi złymi zakusami. Ale też będzie mocna i twarda na tyle, by ochronić wtedy, kiedy trzeba i by dać siłę wtedy, kiedy trzeba. Niech zachęceniem tego dnia będzie właśnie to, byśmy żyli świadomie do naszego Boga, jako cząstki Jego wspaniałej budowli. Byśmy żyli z taką wdzięcznością, że Bóg daje nam te możliwości, byśmy byli budulcem, takim żywym i prawdziwym. Byśmy mogli iść tam, gdziekolwiek nas będzie chciał Pan skierować i byśmy mogli wydawać owoc godny naszego upamiętania. To też niech będzie zachęceniem dzisiejszego dnia. Amen.